Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku serii Aktorskie, serii całkowicie poświęconej aktorstwu i aktorskiemu życiu, gdzie będziecie mogli podejrzeć, jak wygląda od kuchni codzienność i praca typowego aktora, który chciałby podbić filmowy świat. Dzisiejszy temat to cele. No to już świeżak. Ale nie takie, do których się trafia za studenckie wybryki na dworcu w Wałbrzychu. Kto wie, to wie. A takie, które stawiamy sobie, żeby wiedzieć, co chcemy dokładnie osiągnąć. I dlaczego myślę, że to jest ważne? Bo wyznaczanie konkretnego celu może pomóc wybrać odpowiednie drogi do jego realizacji. Parafrazując Kota z Cheshire. Nie ma znaczenia, którędy idziesz, jeśli nie wiesz, dokąd chcesz dojść. Ale jeżeli wiesz, dokąd chcesz dojść, na pewno się tam dostaniesz. Pod warunkiem, że będziesz szedł wystarczająco długo. I właśnie dlatego myślę, że wyznaczanie celu dla aktora, zwłaszcza freelancera, jest mega ważne. Sam do tej pory żadnych celów na tej płaszczyźnie sobie nie wyznaczałem, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. A wy już za rok bezwzględnie skontrolujecie mnie, czy się udało, czy nie. Dobra, póki co wyznaczmy jakiś cel. A gdyby zorganizować ankietę, w której wy moglibyście wybrać, jaki to ma być cel, i wtedy łapek w górę i wyświetleń byłoby zdecydowanie więcej. Zróbmy tak. Dajcie znać w komentarzach, jaki konkretny cel według Was powinienem wybrać na najbliższy rok, a ja spróbuję zrealizować ten, który będzie w komentarzu z największą ilością łapek w górę. Tylko pamiętajcie, że ma być możliwy do zrealizowania. I może w razie, gdybyście nie byli jednak kreatywni albo zbyt chętni do pisania komentarzy, bo raczej mało się ich pojawia, zacznę od swojej propozycji. Podczas poprzedniego odcinka wspólnie policzyliśmy, że w ciągu ostatnich lat miałem około 35 zleceń. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, tutaj będzie link. Dlatego, żeby cel był jednocześnie wymagający i w miarę realny do zrealizowania, niech celem będzie jedno zlecenie na każdy miesiąc plus jeden, czyli szczęśliwa trzynastka. Wiecie, że kiedyś chodziłem do harcerstwa? I to właśnie do krakowskiej czarnej trzynastki. Ja myślę, że to dobrze wróży. 13 zleceń na najbliższy rok. Jak myślicie? Mało czy dużo? Jeżeli podoba Wam się ten cel, zagłosujcie na niego w komentarzach. Jeszcze może zaznaczę, że nie mogą to być zlecenia non-profit i tylko stricte aktorskie, więc wszystkie warsztaty z dzieciakami czy wakacyjne obozy się nie liczą. A gdyby wpadła jakimś cudem rola w teatrze, chociaż w tych czasach trochę to wątpliwe, to niech każdy miesiąc prób będzie liczony po prostu jako jeden punkt. Super, to co? Teraz tylko wymyśleć i zaplanować, jak go zrealizować. Ale o tym klasycznie. W następnym odcinku. Cześć.